Nie ukrywam, że bardzo mocno wyczekuję premiery Battlefielda 2042, jednak 3 lata oczekiwania na nowego BF-a sprawiły, że mam ochotę czym prędzej wkroczyć na pole bitwy, ale na to muszę jeszcze trochę poczekać. Po hucznej zapowiedzi 42 zdążył już opaść kurz, więc czas na chłodno omówić kwestie, które mi się spodobały. I zacznę od grafiki, gdyż oprawa graficzna to jest coś, co w grach z serii Battlefield zawsze stało na wysokim poziomie. Co jak co, ale silnik Frostbite jest potężnym narzędziem, pozwalającym DICE na stworzenie naprawdę imponującej oprawy wizualnej. Nie inaczej będzie w tym przypadku, bo BF42 zapowiada się w tej kwestii naprawdę dobrze. Modele, oświetlenie, efekty pogodowe, wybuchy, animacje, no to wszystko jest na najwyższym poziomie. Pozycję wśród topki najładniej wyglądających gier tego roku 42 ma już raczej pewno. Mam tylko nadzieję, że twórcy nie skopią tematu optymalizacji. Kolejną rzeczą jest powrót do współczesnych klimatów. Po dwóch grach umieszczonych w okresie I i II wojny światowej, które są oczywiście świetnym settingiem jeżeli chodzi o strzelanki, to jednak cieszy fakt powrotu do czasów współczesnych. Mimo iż to 2042 rok, to nie nazwałbym tego futurystycznym settingiem jak Call of Duty, Advanced Warfare czy Infinite Warfare. Będzie co prawda trochę futurystycznych gadżetów czy pojazdów, ale DICE nie popłynął zbyt daleko w przyszłość i fani Battlefielda 3 bądź 4 raczej powinni poczuć się jak w domu. Ogromne wrażenie będzie też robić liczba graczy na serwerze. Za czasów trójki czy czwórki starcia 64 graczy robiły wrażenie na tle konkurencyjnych gier, jednak na przestrzeni lat powiedzmy, że standardem zrobiło się co najmniej 100 graczy na mapie, a to głównie za sprawą gier Battle Royale. DICE jak widać nie chce zostać w tyle i umożliwi zabawę dla rekordowej w serii liczby graczy, czyli aż 128. Już 64 graczy w Battlefieldzie 1 czy 5 wystarczyło, by na mapach działo się naprawdę dużo, a teraz liczba żołnierzy będzie dwukrotnie większa. Nie oznacza to jednak, że na mapach będzie panował jakiś kompletny chaos, gdyż mapy same w sobie mają być większe niż to, co widzieliśmy do tej pory. I tutaj kolejny podpunkt jest rzeczą taką trochę sporną, bym powiedział, i chodzi mi o brak kampanii single player. Bo akurat to jest coś, co zarówno może być uznane za plus, jak i za minus. Mimo iż kampanie w poprzednich częściach nie były za bardzo udane, to jednak pozwalały nam przeżyć jakieś historie z czasów dwóch wielkich wojen. Z drugiej jednak strony wiadomo, że zrobienie tego typu singla pochłania sporo czasu i zasobów, które teraz w 100% zostaną przeniesione na sam multiplayer. I mam nadzieję, że zaowocuje to największym rozbudowaniem tego trybu w całej historii marki. Kolejnym punktem na mojej liście pozytywów jest możliwość dostosowania broni w locie. Jak tylko to zobaczyłem na zwiastunie, to od razu skojarzyło mi się to z rozwiązaniem z serii Crysis. Możliwość dopasowania broni do sytuacji na polu bitwy pozwala na bardziej taktyczne podejście do samych starć. Dla przykładu, walcząc na otwartym polu, mielibyśmy założoną lunetę z większym przybliżeniem i lufę kompensującą odrzut pionowy, ale wchodząc do budynku, moglibyśmy od razu zmienić celownik na kolimatorowy i dodatkowo założyć na przykład laser. Brzmi nieźle. Mam tylko nadzieję, że broni będą miały znacznie więcej dostępnych dodatków niż to, co widać tutaj na filmiku. Możliwa jest opcja, że w trakcie bitwy będziemy mogli zmienić tylko jakąś ograniczoną liczbę modyfikacji. No cóż, zobaczymy. I już ostatnia rzecz, czyli rozbudowana destrukcja otoczenia, na którą jest dosyć mocno kładziony nacisk w zapowiedziach Battlefielda 2042. Mimo iż była ona dostępna w każdej poprzedniej części, to jednak wiadomo, była czasami w wielu aspektach mocno ograniczona. W nowej odsłonie na pewno nie będziemy w stanie zrównać wszystkiego z ziemią, ale mam nadzieję, że będzie znacznie więcej możliwości destrukcji. Powróci też coś na kształt systemu Levolution z Battlefielda 4, czyli możliwość dokonania ogromnych zniszczeń w określonych miejscach na mapie, które w jakimś stopniu modyfikują jej wygląd i wpływają na rozgrywkę. W czwórce mogliśmy na przykład zalać całe miasto, rozwalić wieżowiec bądź doprowadzić do zawalenia tamy. Tak więc ciekawe, jakie opcje dostaniemy tym razem. Wkrótce na kanale powinien pojawić się drugi filmik, lecz tym razem skupiający się na 6 rzeczach, co do których mam lekkie obawy. A na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli Wam się ten materiał podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Cześć!